Bogu, bracia i siostry. Miałem być tu tydzień temu, ale nie wypadło mi tak, że nie mogłem być. No i opowiem takie zdarzenie, które nigdy w życiu bym nie chciał, żeby mnie to spotkało, ale mnie spotkało. I zatytułowałem to Bóg się nie spóźnia, bo się nie spóźnił. To było około miesiąc temu, kiedy po piątkowych modlitwach przyjechałem do domu. No i jeszcze jakiś czas byłem tam po domu, się krzątałem i później poszliśmy spać. I gdzieś około godziny pierwszej żona okropnie, głośno zaczęła harczeć. Ale tak głośno, że po prostu obudziłem się i nie wiedziałem, co się dzieje. Mówię, co to robisz do niej? A ona nic, nie reaguje. Wyskoczyłem i zacząłem nią tam telepać, ale nic. Ręce opadały normalnie, bezwładna i coraz mocniej harczy i to, aby i powietrza brakowało. No nic, wyleciałem do tego, no nic nie zrobię. Za telefon i zadzwonię na 112. I poleciałem piętro niżej, bo telefon miałem na dole. No i zadzwoniłem, szybko się połączyłem tam. No ale jak oni mają czas, procedury, zaczęli wypytywać się, czy jest chora na COVID, czy popiła, czy narkotyki bierze i tak. Ja mówię, nie, mówię, przyjeżdżajcie szybko, bo mi żona umiera. Nie? No i dobre, że przyjadą, zaraz jadą. Nie? No a jeszcze przed tym zadzwoniłem do siostry, Hani. Mówię, módl się, bo z Milką jest źle. No i mówiła, że będzie się modlić. No a ja no nie wiedziałem, co zrobić. Tańczyłem koniko, no nie wiedziałem, co zrobić, żeby jak ją ratować. No ale mówię, Boże, ratuj. I taki w ostatniej chwili obrócił na bok. Ale jak ją obrócić? Ona tu była zaraz na kraju, leżała na znak. Ja bym ją normalnie tym sposobem, co się nogę ugina i za rękę pociąga i to by się fajnie obróciło, ale ona by spadła, abym ją na siebie pociągnął. Trzeba było ją ku ścianie obrócić. No, ja przy moim chorym kręgosłupie, no bałem się tego, nie wiedziałem, jak ją obrócić. No ale w końcu mówię, niech się dzieje, co chce. I obróciłem ją. Obróciłem ją na bok i tak po chwili cisza. Nastąpiła cisza, tak by przestała oddychać, ale patrzę, rusza się. No to chwała Bogu, dobrze. No i za chwilę wstała, siadła na łóżku i mówi, co się dzieje? Co tu robisz? Co się dzieje? No ja mówię, no, co się dzieje? No, chciałaś odpłynąć, nie? No ale za jakiś czas tam posiedziałem, pytała, jeszcze rozmawialiśmy coś, ale ona nie wiedziała, co jest grane. Była taka dziwna, taka, no, trudno się rozmawiało i po chwili przyjechali pogotowie. Tak było to gdzieś 20 minut trwało, przyjechali, no i badania jej takie wstępne zrobili. No i zabrali ją do szpitala. Tam w szpitalu zrobili jej tomograf, wszelkie tam badania porobili i o godzinie, to było, jak ją zabrali, to była godzina już przed drugą w nocy, a o czwartej godzinie już był telefon, żebym przyjechał po nią i zabrał ją do domu. I chwała Bogu, że jest z nami. Dziękuję Bogu za to.